Narodowy sport Polaków. Wielkie stadiony, wielkie emocje i wielkie pieniądze. Jeden sport, dwa światy. Ubikacji nie mamy własnej, nie mamy na trysku. Najniższa liga, ale taka sama pasja do gry. Mieli połamane łuki do szycia i szczęsy mózgu. Życie to też jest jak piłka, tylko więcej zawodników. To tutaj zaczyna się ten sport. To tutaj rodzą się gwiazdy i marzenia. Będziemy walczyć o awans do A-klasy, jak zwykle. Wielkie ambicje. No elegancko, jak w tym, jak w Lidze Mistrzów. I walka o przetrwanie. Tu jest bagno. Podobno tu zginął człowiek na meczu, nie? Małe ojczyzny piłki nożnej. Chrząstawa, województwo łódzkie. Spadające liście i deszczowe poranki zwiastują nie tylko koniec lata, ale także przypominają, że już za chwilę rozpocznie się jesienna runda. Dla LZS Chrząstawa to kolejna szansa, by powalczyć o awans do A-klasy. Nim jednak klub zmierzy się z ligowymi drużynami, sprawdzi swoje siły w towarzyskim meczu z amatorami. Na nawet jest to marzenia. Jak nie ma marzeń, nie ma nic. No to... Założenie na dzisiejszy dzień. Mamy w planach zagrać, rozegrać mecz z ekipą Radomska, z amatorami. Sam jeszcze nie wiem, w jakim składzie dzisiaj wystartujemy, ale mam nadzieję, że będą ludzie. Najważniejsze, żeby było 11. Mam nadzieję, że będzie. No, na razie nas jest dwóch. Plus prezes. Taktyka na taki właśnie, taką pogodę jak i deszcz, dawać piłkę na prawą stronę. Tam jest rów i przeciwnik zawsze się gubi, bo myśli, że piłka zawsze wyjdzie. A piłka stanie w wodzie, my biegniemy, przeciwnik nie wie, co się dzieje. I wtedy często bramki padają. A wiadomo, że jak się wygra, no to jest historyczny wynik, bo zazwyczaj się przegrywa, nie? Ale ogólnie śmiesznie i o to chodzi w tym wszystkim. Może tak, zostały gol. Jesteśmy drużyną AKP Forbet Pogrom Radomsko. Przyjechaliśmy zagrać tutaj sparring. Powstaliśmy stosunkowo niedawno. Pomysł na mecz z Chrząstawą zrodził się też w naszych głowach niedawno. Nie było jakichś tam terminów, ale ostatecznie udało nam się dograć. Dzień dobry, panie Bogdańsku. Witam. Z tyłu masz na to. Kolejny raz parę. Chrząstawa nic się nie stało. Przemierajta się już. Dobra. No bo mi nie ma co czekać. Amatorzy przyjechali, są już gotowi, a tu kadra Manchesteru, nie? Ja z Barcelony. No. A ty z Barcelony to poszedł do Barcelony. Coś, jakaś czwórka się przewinęła gdzieś. No, witam. Cześć. Witam prezesa. Witam kapitana. Jak to? Wyspany? Wyspany, no. Przebieraj się. Raz, dwa, bo... Boże, ja tylko tak na 20 minut wchodzę. Nie, bo nie chcę kolana, bo mam za tydzień wesele, nie? Spokojnie, chodzę. Wiesz, to są amatorzy. No, to tam... no dobrze, ale wiesz, że wystarczy źle stanę coś. No, wiesz, będzie więcej ludzi, to... To ja tak... Dostanę zmiany. Dzisiaj jest ostatni sprawdzian przed ligą. Musimy zobaczyć, jak to będzie teraz wyglądać, ponieważ są inni zawodnicy już teraz. Nie mamy takiego zgrania. Czyli musimy po prostu ustalić, kto gdzie gra, jaką piłkę możemy grać, na co sobie możemy pozwolić po prostu w tej grze. No bo tak naprawdę nie znamy chłopaków jeszcze, tych, co przychodzą. O, moja. A 15 to wydałeś. 15 Bogdan wydał. No weźmy nie kto wziął 15? No tam, wziął. Dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu.
Na razie jest 11. Ale jeszcze mam dojechać. Że wszystko idzie zawsze tak na ostatnią chwilę. Ale tak było i jest. Potworowie dziś spotkanie na szczycie. Prezes miejscowego Piaska ma już dość szpetnej, boiskowej architektury. Zaprosiłem dzisiaj przed sezonem burmistrza naszej gminy, żeby po prostu pokazać nasze boisko, jak wygląda. Żeby w przyszłości coś tu naprawić, poprawić po prostu wygląd naszego boiska. Trochę jest wstyd przejmować tutaj ludzi z zewnątrz. Witam, dzień dobry, panie burmistrzu. Cieszę się, że udało się spotkać. Co takiego ważnego i pilnego, panie burmistrzu? Chciałem tutaj panu pokazać. Tak. No tak wyszło, ale dziękuję za jakąś tak chwilę poświęconą nam. No chciałem pokazać tutaj po prostu naszą trochę infrastrukturę, jak to wszystko wygląda po tylu latach po prostu. Co byśmy chcieli poprawić ewentualnie, co by pan nam mógł pomóc, zaradzić, żeby ten klub troszeczkę lepiej prezentować tutaj w powiecie. No i co, może podejdziemy po kolei, tam pokażę. Pan zna nasze możliwości finansowe. Tak. Zdaję sobie sprawę. Jasne. Bo rozumiem. No, nie zapominamy o piłkarzach, ale niestety. Tak. O ludzie. Zaraz tam podejdziemy do wiaty. No tak to wygląda wszystko. Kurczę, tu tyle lat nic nie było robione, trochę tak średniowieczne. No trochę pan nie pokazuje. Także chcielibyśmy coś tam poprawić ewentualnie, co by dało ewentualnie radę z tym zrobić. Ale w ogóle ludzie korzystają z tego? No powiem szczerze, tak zawodnicy sobie przyjeżdżają z sąsiednich drużyn, to się trochę śmieją. No wstyd, nie ukrywam, że wstyd. Ta toaleta przecież to jest normalnie okres powojenny, wojenny, nie wiem jak to nazwać, że w mojej gminie coś takiego jest. Teraz podejdziemy jeszcze budki, bo też panu pokażę. Bo kiedyś nawet było, żeśmy poprawiali ten daszek cały, to wiatr zwiał, była taka dość ostra wichura, to normalnie tak zabrało, że też to zagraża. Tak, też to zagraża jakoś tam, powiedzmy, życiu ludzkiemu, bo to wygląda i wygląda. Czas to zjadł po prostu. No, rzeczywiście. Także tak to wygląda, też byśmy to chcieli jakoś poprawić, kurczę. Zostaliśmy ostatnią drużyną tak naprawdę tutaj w powiecie, no z takimi budkami, prawda? No teraz robimy albo te metalowe, albo z pleksy. Na to już się za bardzo nie dało usiąść, bo po prostu wszystko już przegniło tutaj, no. Po ostatnim meczu. Wszystko trzeba było wymienić na nowo i coś tam podbijać po kołku, pomyśleć. Nie, rzeczywiście. To nie no, ona jest w powietrzu, tylko tyle, że stoi no, w tej dziurze. Lepiej, tak lepiej ją całkowicie. Także mówię, no chłopaki mają się może przyniosą jakieś dwa stemple, coś tam przyreanimują. Chyba się trochę wstydzę, że u mnie w gminie coś takiego mam. Ale warto zobaczyć i coś z tym zrobić. No dobrze, no ale jak to wygląda teraz w waszej lidze? Ostatni sezon zakończyliście na której pozycji? Nie ma się czym chwalić, zakończyliśmy ostatni sezon na ostatniej pozycji, czyli 11 na 11 drużyn. No i mam nadzieję, że pan się nie dziwi, dlaczego też kasy. Nie, ja sobie zdaję sprawę, tak, naprawdę. No, sobie zasady pan moją zna, muszą być wyniki, będzie kasa, czyli dokładnie nic za darmo, bo też przecież do budżetu ściągamy różne pieniądze z wielkim trudem, a potrzeb jest, pan wie najlepiej ile. No i chciałem jeszcze przejść w szatnię naszą, pokazać od razu. O ludzie. Za jednym zamachem już panu tej kawałek soboty zabrałem. No to... nie ma się też czym chwalić za bardzo, ale... Już tak wygląda? Po tylu latach? No to wie pan, stoi na zewnątrz, nieogrzewane. Jać. O, warunki fatalne. Trochę wilgoci i tak dalej. Tak, ale też... To był jakiś kontener mieszkalny. To akurat was... No jest. Nie zwalnia. Zgadza się. Panie Serwiacie. Ktoś tutaj przebywa? No to jest nasza szatnia. Panie Sebastianie, takie troszeczkę... No ja bym się wstydził zawodników tu prowadzić. Przepraszam za sugestię, ale to naprawdę... Coś więcej chyba trzeba byłoby tutaj. Tu sprzęt taki trzymamy, też kanciapka jest taka z siatkami. No jak to wygląda? Dziękuję panu za spotkanie, po prostu, że pan poświęcił trochę soboty dla nas. Chciałem to po prostu fizycznie wyglądać, między innymi jak to wygląda. Oczywiście chciałem pana zaprosić na mecz jutrzejszy, gramy o 11 tutaj u nas, jeżeli pan chwilę tam znajdzie, żeby do nas przyjechać, pokibicować. Panie Sebastianie, ważne jest to, że widzę tutaj pana gorący zapał. Wiem, że jak się pan za coś bierze, to konkretnie. To będzie, no. Już a teraz jest też szczególny dla mnie dzień, bo mamy, wiadomo, dożynki o godzinie pierwszej, ale no bezwzględnie spróbuję tutaj znaleźć, żeby też się pokazać w tym środowisku. No nie wiem, no ja jutro przyjdę na mecz. Zobaczę, jaki będzie wynik, no i w jaki sposób podejmę decyzję. Będą wyniki, będzie kasa. Okej. Czas pokaże. Rozumiem.
Chomiąża, niewielka przygraniczna wieś na południu Polski. Z boiska B-klasowego klubu Fortuna dosłownie widać Czechy. Murawę od granicy dzieli 200 metrów. Zawodnicy grający w tej drużynie należą prawdopodobnie do najstarszych wiekowo w B-klasowym gronie. Średnia wieku zawodników przekracza 40 lat. Dla Jacka, kapitana drużyny, piłka nożna na pierwszym miejscu jest od zawsze. Cześć, jest to Jacek. Jestem zawodowym kierowcą od 16 lat i kapitanem drużyny Fortuna Chomiąża, w którym spędziłem już 12 lat. No, my jesteśmy taką drużyną B-klasową z zawodnikami odbojowymi, można powiedzieć. No. Kapitanem zostałem przez prezesa. Prezes chciał, żebym ja był kapitanem, żebym ja tych chłopaków, bo w sumie to ja dużo chłopaków załatwiłem do tej drużyny, nie? Proszę bardzo. Mieszkam w Chomiąży, nazywam się Henryk, jestem prezesem klubu Fortuna od 28 lat. Jako prezes no, jestem od wszystkiego tu na boisku. Sypię linię, zakładam siatki, no, w szatnie sprzątam. No wszystko, co po prostu gdzieś tam w klubach profesjonalnych wykonują to wszyscy. No bo to jest taka moja pasja. Nie? Dobra panowie, nasz ludeczek. Zagranie do mnie. Najważniejszy jest sprint przy piłce samej. Teraz gaz. Dobrze. No dobrze, że założyli te siatki, bo byście w kościele opta pobudzili. Każdy z nas gdzieś grał w klubie. Trenował porządnie i tak dalej. Nie? Tu nie ma ludzi z przypadku. Może już nie te lata, nie ta siła, nie ta szybkość, nie ta zwrotność, ale wiadomo, co z piłką zrobić, nie? Rycho, dawaj piątkę. Rzuć na Sytuacja kadrowa jest słaba, nie, w tych naszych drużynach, bo to bez przerwy gramy po prostu z ludźmi obcymi, bo z Chomiąży zawodnika ani jednego nie ma na tą chwilę. Do nas, do parafii przyszedł ksiądz Mariusz, który jest kapitanem reprezentacji Opolszczyzny. Księży, to, że jest księdzem, to okej, ale wiemy, że ma pasję piłkę, że lubi grać w piłkę i gra dobrze w tą piłkę. No i tak żeśmy dzisiaj z Rysiem, moim kolegą takim, i z Dareczkiem zaplanowaliśmy spotkanie, że pójdziemy do księdza i spróbujemy go dzisiaj namówić na to, żeby on z nami zagrał. A w ogóle mamy trening i może już się na ten trening do nas nabaka i spróbuje dzisiaj z nami już zatrenować. Znajdujemy się w przepięknej, zabytkowej świątyni Trójcy Świętej w Opawicy, gdzie jestem od miesiąca proboszczem. Przepiękne freski nad nami, tutaj unikatowa ambona w kształcie łodzi. Czuję się tutaj taki klimat duchowości niezwykłej. Do tej pory byłem wikarem i zawsze z ministrantami raz w tygodniu grałem w piłkę, grałem też w drużynie księży. Także no nie było trudno, teraz jest trochę trudniej, bo wszystkie sprawy na mojej głowie, a tym bardziej, że mam 4 kościoły i jestem tutaj proboszczem sam. Także no nie jest łatwo. I myślę, podobnie jak Jan Paweł II mówił, że jest to najważniejsza z tych mało ważnych spraw i myślę, że ja też tak traktuję piłkę jako taki dodatek, który dla mnie jest ważny. W Chrząstawie ostatnie minuty przed sparingiem z Pogromem Radomsko. Zawodnikom LZS Chrząstawa pogoda sprzyja. Ich sekret zwycięstwa tkwi w tym, że wiedzą, jak grać na błotnistym boisku. Sędzią meczu będzie nie kto inny jak kapitan, trener i dusza klubu, prezes Bohdan. Gramy, bo chcę, żeby drużyna sobie poniosła morale, nie? Jak wygra, no to od razu będzie do przodu. Lewandowski, to już nie chcemy, bo to jest dawno, nie? Czy nie tak kończył? Może tylko tam do jarnie sobie pograć. Boga! Poleciał piłek, nie wziąłem. Na piłek nie wziąłem. No nie ma piłek. Oni gdzieś mi pożyczyli jedną. Zostałem w tym, w klubie. No to... Dobra. To w domku. Czyli to jest...
Robert Urban. Halo, tu stoi. Halo. Ty będziesz ostatni stoper. I pająk na prawej. To. W środku. Ja mogę. No ty w środku. Tak. I Kamil po bokach. Kaziu. Jest Kaziu. Jest Kaziu. No. I... To jest ty, nie? Czyli ty na lewej pomożesz. Jest za dużo jednego? Ja grałem na prawej obronie. To on grał, no to zamiana. Każdy grał, no. Zamienka się. Już, ale tak. No i w ataku, ten taki zielony. No to co nas liczyłeś? 4-4-2. Kiełbasy do góry. Jedziemy. Dawać tu, ej! Wszyscy! Kto wygrał? Szanowni! Prezesie, gramy dla zabawy. Prezesie, starcie gigantów. No. Dobra, panowie, krzykniemy i wychodzimy na boisko. Najważniejsza jest dzisiaj zabawa. Kto wygramy? Bogio! To wyjdź. Zapraszam. Sztuka grania na tym boisku nie jest łatwa, nie jest prosta. Trzeba znać każdy odcinek boiska, każdy centymetr kwadratowy, sześcienny. Naprawdę piłka odbija się w każdą stronę. Występują na boisku tak zwane u nas w Szostawie plaże. O, coś teraz będzie ciekawego. 1-0. Szkoda, było blisko. Większość chłopaków tak naprawdę w piłkę nigdy nie grała. Gdzieś tam w jakimś klubie. Są to totalnie amatorzy. Są też osoby, które są po ciężkich kontuzjach. Taki pomysł im, ten nasz pomysł tego pogromu przypadł do gustu. Ale też cały czas myśl przewodnia. Jedziemy się bawić. Po prostu. Dziesiu! Na razie idzie nieźle. Daj kurwa do! Uderz! Drużyna jest super przygotowana, jak ten dzisiaj patrzy. Na razie. Trzymaj ich za krótko! Wow, sędzia, To prezes tam mówił w którymś tam z wywiadu, że myślał, że zrobi drużynę i za chwilę przejmą to młodzi. No ale niestety, no tam chyba od lat 70. nikt tego po nim nie przejął. No i robi to, ale to widać w tym człowieku pasję ogromną. Poczucie humoru. Fajnie, że tacy ludzie są w sporcie. Nawet na tych najniższych ligach. Dawaj, uderz! Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Oby tylko sił starczyło do końca meczu. Piasek Potworów walczy dziś nie tylko o punkty w tabeli, ale także o lepszy byt, o którym zdecyduje ważny i wpływowy kibic. Bo jest mało czasu, ludzi jest na strachu, to każdy coś robi i szybciutko. Dzisiaj gramy z drużyną, która spadła za klasy właśnie. W sumie, sorry, graliśmy kiedyś też w A-klasie z nimi, oni byli znowu spadkowicze z Okręgówki, także dzisiaj gramy z nimi jako spadkowicz za klasy, my no w A-klasie dołujemy, no w tamtym sezonie tak mówiłem, ostatnie miejsce, zobaczymy, gdzie się będzie. Waga spotkania tak przytłaczająca, że całą noc nie udało się spać. Ja nie miałem nigdy okazji grać z Piaskiem Potworów, ale no, podejdę do tego meczu jak do każdego innego przeciwnika. Różnie bywa z tymi siłami, z tą mocą po weekendzie, w niedzielę, aczkolwiek jesteśmy dobrej myśli. My się dopiero tej ligi uczymy, bo spadliśmy w poprzednim sezonie, także praktycznie każdy mecz jest dla nas jakąś nowością tutaj w B-klasie. Rób, 5 metrów mu tu zjesz. Poczekaj chwilę. W ramce linia jest nieposypana, skąd będzie sędzia, bo ty widzisz, a wejdzie gol przypadkowo gdzieś za linią. I dobiega tam mniej więcej. To jest środek i zamykasz tam, nie? No elegancko, jak w tym, jak w Lidze Mistrzów. Nawet lepiej powiedziałbym. To nie jest, że nie ma żadnej filozofii. Wczoraj zaprosiłem burmistrza na nasze spotkanie, no myślę, że przyjedzie, nie zawiedzie. No to gramy też 3 punkty, tak? No i obietnice od burmistrza, te pieniądze, te wiaty nowe, kibelki i tak dalej, to co uzgadzialiśmy na spotkaniu. B-klasa.
Szczerze mówiąc, to jak drużyny, wiadomo, jedna, druga chce więcej pieniędzy, mówi, przecież potworowie nic się nie dzieje, to proszę wam te pieniądze przekazać. No, była sytuacja taka, że ten klub już mógł nie istnieć. Był kryzys taki w drużynie dwa lata temu, że nie było zawodników. 7-8 na mecze jeździliśmy. No teraz chłopaków pozbierałem, no i będziemy grali. No i kapitan niestety musi iść ze znowu mnie. A skąd wiesz? A skąd wiem? A skąd wiesz? A jest tu ktoś, kurde, starszy starzemu, tak nie? Co? Nie. No, i dzisiaj panowie próbujemy wykonywać zalecenia trenera. No, próbujemy. Próbujemy, nie mówię, że będziemy wykonywać 100%, tylko próbujemy. W ostatnim meczu główny bramkarz drużyny z Potworowa doznał kontuzji kolana, co definitywnie kończy jego udział w rozgrywkach rundy jesiennej. W dzisiejszym spotkaniu zadebiutuje nowy zawodnik. Czapeczka, jak tam? I co, stres jest? Co? Po prostu musisz się poczuć, kurde, jako pierwszy bramkarz teraz. Do czego zmierza? Na ciebie będą piłki jakieś rzucali coś tam? Daleko piąsku i do autów. Nie na wprost, no. Do strzału dla przeciwnika, tylko na boki, piąsku. No martwi mnie dzisiaj trochę, bo nie ma bramkarza i puścimy młodego bramkarza, zobaczymy jak to będzie, no. To chciałem właśnie wam panowie powiedzieć dzisiaj. Wczoraj był burmistrz na wizytacji u nas. Zobaczył naszą tu całą infrastrukturę typu szatnia, kible, budki dla rezerwowych. Obiecał, że jeżeli będą wyniki, a liczy na pierwsze 3 punkty dzisiaj nawet, to swoje obietnice spełni. Także gramy o 3 punkty dla nas, no i gramy też o swój lepszy byt w przyszłości, żeby pokazać. Także moje, liczę na 3 punkty. I walka. Kto wygra mecz? Głos to wy macie dobry, ale czy to zrealizujecie, to ja nie wiem. Fortuna Chomiąża potrzebuje kadrowego wsparcia. Kapitan drużyny Jacek ma już w głowie ukuty piekielny plan. Namówić księdza Mariusza do gry w piłkę. Kubuś, chodź dzisiaj, nie pojedziesz, bo jest wiatr i będziesz chory. Jadę dzisiaj na mój trening. Na twój pojedziesz, na twój, ale na mój nie możesz, wiesz? Wiesz? No. A to naprawdę? Tak, Kubusiu. No. Kiedy indziej pojedziesz, okej? Okay? Będziemy czekać na Julę, chodź, bo Jula zaraz wróci, dobra? Tak? Chodź. Ja przyjadę później, to pójdziesz ze mną, okej? Okay? No. Nie będziesz płakał? Kubuś, no tatuś przyjedzie później po ciebie, to pójdź ze mną, okej? Okay? Pójdę z tobą, tak? Nara. Jak jest zakupoholik, to typu mojego, można powiedzieć. Alkoholik, to on jest piłkoholikiem. Tylko przyjeżdża do domu, od razu mecze, mecze i jeszcze raz mecze. Nic w telewizji innego nie leci, tylko mecze. To co dalej, namówimy do księdza do grania, czy nie? Czy nie namówimy? Namówimy, tylko że deklaracje już są. Aha, żeby podpisał od razu. Albo z kuli nie pozwolą grać? Jak to mu nie pozwala? Ale teraz najgorsze, albo wyrzucą go z parafii, albo gra, nie? Proste, nie? Podpis bardzo diabłem. Diabłem, durny, weź. Szczęść Boże, znajdujemy się obecnie na plebanii parafii Trójcy Świętej w Opawicy. Tu chciałem poopowiadać trochę o moich triumfach sportowych, o piłkarskich. Właśnie może zacznę od największego mojego sukcesu w życiu. Wprawdzie było to już dawno temu, w 2004 roku. Razem z drużyną seminaryjną byliśmy na Mistrzostwach Europy, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce. Ale to będzie można przypinać, czy nie? Nie no, to się chyba jakoś opanuje, że się, ja wiesz, że ten jest taki... Do... Ale ty ostatnio będziesz spowiedź. Ty ostatnio mnie zwał i tam winę do księdza będziesz mówił, bo się w czoło fest kopałeś. Ja byłem osłabiony strasznie. Se chłopaki jaja robić, a to poważne rzeczy, co? Ja spokojnie. Co roku odbywają się mistrzostwa polskich księży na hali. Zdobyłem srebrny medal. Tutaj widzimy też dużo piłek. To jest piłka z ostatniej parafii, gdzie byłem wikarym w Krapowicach, w Otmęcie, z podpisami właśnie wszystkich ministrantów, z którymi grałem w piłkę, z którymi też jeździłem na obozy piłkarskie. Co ty się tam modlisz? Dobra, to chodź się. Rychod, taki mądry był pracę, chodź. Idź już się przebierać, bo zawsze idziemy. Musimy z księdzem. Telefony pościszam, bo... O! Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. O, witam. Witam ekipę starą piłkarzy. Co tam, mecz macie dzisiaj? Nie, trening.
Mariusz, mamy sprawę. Tak. Nie będziemy tutaj owijać bawełnę, nie? No. Przyszliśmy z sobą pogadać, no bo grałeś z nami w piłę. Czy byś tutaj nie popykał z nami, nie? Do księdza mówię po imieniu, bo znamy się, jak wcześniej graliśmy przeciwko sobie. On grał w Żyrowej, w Okręgówce i ja też grałem tylko w przeciwnej drużynie w Głubczycach. No i spotkaliśmy się na meczu, nie? No i tak żeśmy się zaprzyjaźnili, nie? Pokusa jest duża. Grzechem byłoby jej nie ulec. Chrząstawa idzie jak burza. Znajomość niuansów boiska pomaga. Zawodnicy Bogdana prowadzą 1-0 z Pogromem Radomsko. Dobiega końca pierwsza połowa. Prezes! Bogdan! Minuta! Jeszcze 10 minut. Spokojnie. Jeszcze 8 minut, no grajcie, co wy! Prezes, jeszcze 8 minut, gdzie gwizda? 8 minut, gra! Gdzie schodzicie? Wrócicie! Bogdan! To nie było fajne. Koniec, no! Masz szczęście. Przedłużyłeś tą połowę o 4 minuty. Wynik jest sprawiedliwy. Nie ma ani naszej przewagi, ani jej. No. Tylko bramka zawalił, ewidentnie. Niektórzy się starają, a niektórzy trochę przechodzą obok meczu. Mają ostatnią szansę, żeby się wykazać przed ligą. Później niech się nie zdziwią, że na ławce usiądą. Śliska piłka jest. A kto ci powiedział, że będzie sucha? Jak pada, nie? Panowie, dobrze jest, ale musi być lepiej. Co ten bramkarz robi? Zakiwał tam. Kurde. Co robi bramkarz? Kiwo się. Kiwo się z nami. Kiwa, no i co, nie wychodzę do niego za każdym razem. Ty! Panowie, strzelamy dwa i strzelamy wynik do końca. Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Cialny znowu. Jeszcze jeden! No ale to jest nieźle. To były mecze takie grubo, po 10 czasami. Rekordowe tam były, nie wiem, po 28-0. Dużo tutaj moich kolegów gra w tej grupie. Nie da im tutaj kibicować. Chłopaki nie mają siły, no. Przegrywają, no to jest mecz, no to przegrywają. Dawaj, dawaj, uderz, uderz! Brawo! Bramka padła dla nas, to jest dobrze. Wrócicie! Wartuj! Jak? Dobra. Tak to się wpadło. Na 3-3 także ważna miara. Ale jednak organizm nie pozwolił dalej grać. Kolka mnie złapała na tyle, że nie mogę biegać. Chodź dalej! Mamy tylko po jednej. Dobra, dobra. Dobra, Boże, zejdź sobie. Dobra, mocno dostał. Piasek Potworów nie będzie dziś brał jeńców. Trzeba tylko wygrać, a burmistrz z pewnością sypnie grosze. Ja dzisiaj, panie Sebastianie, będę tylko pierwszą połowę i to... Dobrze, okej. Bo tam już wszystkie przygotowania są. Myślę, że w pierwszej połowie już jakiś tam wynik zrobimy, no. No, ja mam nadzieję, że może moja obecność zmobilizuje was. No powiedziałem, chłopaku, zmotywowałem, no, a resztę, tak? Co zrobię, to od nich zależy. No to świetnie. Moja zasada życiowa i zawodowa jest taka, że jak są wyniki, to są pieniądze i chłopcy muszą się niestety o to postarać. Patrzę tak naprawdę z tego miejsca, przepiękne tutaj widoki macie. Tego się nie widzi, jak się jest często tutaj. Natomiast jak ktoś pierwszy albo jak się wcale jest rzadko. Albo jak się jest rzadko. Albo wcale jak się tutaj nie przyjeżdża.
Jestem mieszkańcem tego pięknego miejsca Potworowa. No przy okazji pełnię funkcję starosty w powiecie ząbkowickim. Jedziemy, dawaj, dawaj! Deszczu Pieroński! Do przodu, dawaj! No dawaj, jedziemy! Dał mi to! Polowa! No popatrz, ej, sędzia! Dawaj, panie, do końca, dawaj, Giorgio, idziecie do przodu, idźcie! Siądź! Giorgio! Jest piłka, jest strzał! Brawo, Giorgi, brawo! Krystian, krycha, musi być duża asekuracja do siódemki, to jest dosyłka, dobrze, duża! Dobrze, Artur. Może naruszyła chyba, co? Rozkręcamy się pomału. No, jakiś pech ponoć się z bąkarzem, nie? No, dobra, wyczekasz. Patrz, idzie. Brawa. A, no, okazja, uwaga! Gdzie jest Artur? Sam się gościu przyjmuje na 16 metrze. No jak tak będziemy grali, cały plan pójdzie w łeb. Burmistrz nie pomoże. Mówiłem, żeby to skończyć! Brawo! Brawo, panie sędzio! Teraz ja muszę to zobaczyć tutaj. Nie umią, kurde, cynąć. Za wysoko. Co, ruch? Wow! No! No! Aj! Dobrze, Krystian, dobrze! Jest to ty! Dawaj do przodu! Już się lepiej swoich czuje. No mimo to, że jest remis po jeden, no ale chociaż wracamy do punktu wyjścia na szoku. I dawaj, naciskamy ją! Nie, Krystian, pociśnij go! Nasze, panie sędzio, zielone, tak jest. Zbiega na pole, na czołka! Dobrze, ta bramka na dobrze, do szatki będzie akurat, nie znam. Jeszcze Grzechu, Grzesiek, czy 16 jeszcze! Brawo. Rzuć to na bałagan! Polowo! Taka szansa. Giorgio, jak tam? Grasz dalej? Będzie pan gotowy, to proszę tutaj. Co ci się stało? Maciek, pod dół palcu obciągnij, żeby to podziemie nie poszło w górę. Ale co, zmrozi się? Nie zmogą. Czekaj, zobaczmy tylko tą bramkę. Uwaga teraz. Jest szansa, jest najpierw szansa. Rozbieg, później mu dotknij. Brawo, Pruchu, o to chodziło! Jest dobrze, młody. Szkoda, że nie będę mógł być na całym meczu. Niestety mam dożytki. Podejrzewam, że jak wygrają, to Sebastian pierwszy od razu zadzwoni. Panie burmistrzu, dotrzymałem słowa, jest wynik. No i rób pan swoje. Dziękuję. Tymczasem seniorzy z Chomiąży nadal próbują przekonać proboszcza, by zawarł pakt z Fortuną. Nie, żebyśmy cię tam kusili, wiesz, żebyś podpisał coś tam, nie? Transferem, tak? Transferem cię nie będziemy kusić, no bo nie ma czym, ale, nie? No, Matka, dopiero musi się zgodzić, bo potrzebujemy, nie ma komu, wiesz, tak latamy, jak żyjemy po prostu w sklepie. No, przecież z nami grałeś na hali, to co to za problem? No, przecież to jest cała stara ekipa gra, nie? No, nie za ciekawie oglądało. No, muszę zacząć trenować, bo dawno nie trenowałem. No, to zapraszamy, nie? Ale zimą potrenuję, to wiosną mogę dojść do... No, ale słuchaj, Ale teraz to nie da rady, żeby... Potrzebujemy, no nie ma komu. Zjedną dwa mecze, żebyś nie ma komu. Weź piłkę grania. Na 20-15 minut. No kuszą mnie do grania. No zobaczymy, no bo mówię, z jednej strony jest tak, że chcę grać, ale z drugiej strony no mam tych obowiązków dużo, no cztery kościoły, to jest tych obowiązków dużo. No. Kulturalnie się będziemy zachowywać mniej więcej tam spokojnie, tam Rysia uspokojemy i Pawła takie. Ja obiecuję, że tylko uniesie Gielnicki się uniesie. No, on ma takie uniesienia poetyckie, nie? Panie sędzio, wiesz, i tak dalej, nie? I wiersze mówię. Czyli jesteśmy na 99,9. No, jutro na tym, no na meczu tam. Prezesem naszym tam podpisze, co trzeba będzie. No i gra, podpisze się, a on to załatwi? Nie wiem. Jaki to będzie transfer? Nie wiem, ile klub stać wyłożyć pieniędzy, no ale kto wie, zobaczymy.
Mariusz, to co? Jesteśmy dogadani. Jutro piszemy papiery, dlatego nie gramy. Jutro ten. Wszystko jest okej. No myślę, że jak znam życie, to sobie tak wygospodaruję, że będzie wszystkie mecze z nami grał, nie? Dobra. To szczęść Boże. No to dzięki. Zapraszamy. Jak widać, cuda się zdarzają. Do Fortuny Chomiąża dołączył nowy zawodnik. Chrząstawa kontra Radomsko. 3-3. Jeśli gospodarze chcą wygrać z amatorami, muszą się ostro wziąć do roboty. Była czwarta bramka dla Chrząstawy. I prowadzimy 4-3. Jak na razie jest bardzo dobrze. Bardzo super, brawo dla chłopaków. Wybiegnij tamtą. I idą chłopaki nieźle. Mamy na 5-4, 5-3, przepraszam. I chyba już, no nie ma szans, żeby się tego przegrali. Panowie, 2 minuty, dawaj! Jeszcze jeden! Panie sędzio, koniec! Dziękujemy! Dzisiejszy nasz sparing uważam za bardzo udany. Co do wyniku meczu 6-3, no to ja podejrzewam, że to jest satysfakcjonujący wynik, jeżeli chodzi o nas. Było dużo dokładnych podań, dużo strzałów było na bramkę. Było 6 tych bramek z naszej strony, to też jest dla nas dużo tak naprawdę, bo my tych bramek nie strzelamy tyle nigdy. No i wszystko im wychodziło. Strzał i gol. To co na moim meczu się rzadko zgadza. Strzał i nie ma. I pudło. Brzuchy chciałem dać. Przepięte są tam. Cały mecz na grają. Dla nas to jest przede wszystkim spełnienie marzeń, że tu przyjechaliśmy. Wynik nie jest ważny, nie jest ważne to jak graliśmy my, jak grała Chrząstawa. Dla nich fajnie, bo mają takie małe przetarcie przed ligą, a dla nas, tak jak mówię, spełnienie marzeń. Każdy wróci z uśmiechem do Radomska i na pewno będziemy się jeszcze z Chrząstawą spotykać, bo im się podobało, i nam się podobało. Tak, pogoda trochę nie dopisała, ale uśmiechy na twarzy są. No widzimy na razie. Do zobaczenia! Na nawet jest to marzenia. Tak jak nie ma marzeń, nie ma nic. W Chrząstawie wprawdzie nic nie jest proste, ale za to wiedzą, jak spełniać marzenia. Piasek Potworów walczy nie tylko o 3 punkty w jesiennej rundzie, ale także o finansowe wsparcie burmistrza. Oby tylko druga połowa poszła równie dobrze jak pierwsza. Jezu! Czapeczka, obudź się! Dobra, dajcie mu spokój, daj, nie krzyż na niego. Ale zobacz, no i znowu z prostej piłki sytuacja, że jest zagrożenie, no. Nie kryty, gościu, bez krycia. W ogóle gościu nie kryty, wchodzi sobie na razie. Kiepsko, no, kiepsko trochę. Co prawda remis, no ale taki prawie się nie traci. Olowo! Tak jest, i teraz, 3-2. Żeby był dobry, szybki, bo nie no, przejdzie zaraz jest cięty. Ej, panowie, tracimy piłkę, to wracamy! Brawo, Leśko! Teraz! Brawo, Kruchu! Jeszcze jedna się przydała, to tak, nie? Nie, Maciek, przyłóż to lepiej! Poprawi p***o po cedrach, po pietłowciach! Wróćcie, ustawcie, Grzesiek! Kruchu, jest czas, spokój! Dobra, brawo, Grzesz! Jedź, 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 jedź! Żyjcie na tym boisku! To jest przecież masakra! Gdzie wchodzisz, Patryk? Przed 16 masz stać! Czemu tu pieta? Ja pierdziel. Pomału 3 punkty chyba się oddalają. O Jezu.
Ja pierdzielę! Ludzie kochani! To co obiecałem na razie burmistrzowi, obiecywałem 3 punkty. Całe plany idą w łeb. Mogliśmy śpiewać, mogliśmy wygrać. Przegraliśmy na własne życzenie. Właśnie wydawało, że wygramy, a to... Panie? Daj spokój. Człowiek się stara, chce jak najlepiej, a wychodzi jak zawsze. Kurz. Do widzenia. Nie pozwalającą nawet na chwilę bezczynności na spoczynku widowymi ziemi jej swobody. No witam panie Krzyśku, Sebastian z tej strony. Przegraliśmy 3-2, przegraliśmy 3-2 niestety. Naprawdę, dwie wymuszone zmiany, no i tak jak mówiłem na początku meczu, bramkarza nie mieliśmy, także nie ma się czym pochwalić. Nie? Dobra, okej, okay, rozumiem, pozdrawiam. Nie ma się czym pochwalić, szczerze mówiąc, ale są. Musiałem zadzwonić i tak byśmy umawiali. Wolałbym powiedzieć 3-2 dla nas, czy tam 3 punkty dla nas, no, ale było odwrotnie niestety. Tu widziałem autentycznie serce, zaangażowanie. Nawet jak będzie ta przegrana, będzie wciąż ta wola, to też tutaj będę przy nich. Piasek przegrał mecz, ale wolą walki wygrał sympatię swojego włodarza. Wygląda na to, że ludzka, a może nie tylko ludzka wola, wzięła górę także w Chomiąży. Jest i nas pan! Mówiłem, że będzie niezawodnie. Nie, sorry za spóźnienie. Cześć. Ty to pan biegłeś czy co? Wierzyłem, że przyjechałem. Ksiądz Mariusz nas nie zawiedzie. Obiecałem kolegom z drużyny, że potrenuję z nimi i w najbliższym meczu wystąpię, chociaż trochę obawy mamy, najważniejsze, żeby się nic nie stało w najbliższym meczu nikomu. Nas tu 4 ma ponad 200 lat. Ja mam 53. Zdecydowanie, 57. 59. W lutym 51. No to już jest. 201 lat, no. No ludzie to były... Więcej. Z matmy miałeś problemy chyba. Ja z matmy miałem słabe 3 zawsze. No to ile? Nie wiem, no nie liczę dalej. 16, 17 i 20 lat. 220 lat. To nie chcę być inaczej. Tak, przyjmujemy młodzieżowców. 9, 7, tak? 16, 17 i 3 lata. Piłeczka? Ale co, do ręki się łapie czy na klatę? Technika użytkowa jest, może grać z nami. Pierwszy skład. Pochodzę z Kietrza, tak jak ksiądz Mariusz. 22 lata temu byłem jego wychowawcą w liceum kietrzańskim. Pamiętam, że był piłkarzem. Proszę bardzo, można? Proszę bardzo. Uczniem też był bardzo dobrym, czytał wszystkie lektury. Chociaż potem, po maturze, byłem nieco zaskoczony, ale bardzo pozytywnie, że wybrał drogę kapłańską. Ty, drewniaku! Ksiądz jest takim człowiekiem, do którego się zagra. To nie jak do deski, że się odbije gdzieś tam nie wiadomo gdzie, tylko po prostu przyjmie, odegra, wyjdzie. Tak jak powinno to w piłce wyglądać. Może nie w takim tempie, jak to w ogóle ma wyglądać, ale tutaj akurat nie wymaga się aż takiej kondycji, nie? W tej naszej drużynie, no. Panowie, kończymy, bo Mariusz chyba ma jakieś obowiązki. No ja nie muszę zaraz zbierać. Kończymy. Co, lecimy? Tak, spotkanie księży tu mamy, blisko, u Franciszkanów. Mamy. O, jakaś okazja ciekawa. No, urodziny Gwardiana i... To ważna sprawa. No. Słuchaj, już ale już sprawy bieżące. Gwardiana, proszę pozdrowić. Winą szalone się poleje. Jak przed życie. Meczem nie wolno. Tak? Nie, ale jak komuś służy, to proszę bardzo. Nie? Dobra, na razie to. Dobrze. Trzymajcie się. Dzięki. Do jutra. Jutro się widzimy. Jerek, weź piłkę do bagażnika. Dobra, no to dzięki. Dobra.